No. No chłopcze, umawiamy się w ten sposób. Dzisiaj o 19 spotykamy się, dzwonisz do Sławka i rozmawiamy ze Sławkiem. Ale ja nie rozmawiam ze Sławkiem. Rozmawiasz i nawet kurwa już wcześniej rozmawiałeś. Ja wcześniej oczywiście nie rozmawiałem. Haha! Synu! Synu, nie jesteś sam. A ten screen jest prawdziwy i dobrze o tym wiesz. No to dobrze, że jest prawdziwy, to sobie o nim porozmawiamy, no. A ja nie będę z tobą rozmawiał, bo jesteś kłamcą. Ale nie ze mną. Rozmawiamy ze Sławkiem. Nie, to sobie porozmawiaj. Masz do niego telefon, macie kontakt, to sobie porozmawiaj. Nie, ty masz kontakt, bo już dzwonisz od pewnego momentu. Ja też mam, oczywiście, że też mam i ten screen jest opublikowany z mojej rozmowy. Skoro Sławek powiedział, że miał z tobą kontakt i rozmawiał, to tobie z nim rozmawiaj, nie ze mną. No to bardzo dobrze, dawaj następne screeny i rozmawiamy ze Sławkiem. Nie mam następnych screenów, to jest jedyny screen, jaki zrobię. Jak? Przecież mówiłeś, że masz screeny, tylko kurwa moderatorom. Ale poczekaj, słuchaj ze zrozumieniem, bez nerwów. Te właśnie screeny, które ja wrzuciłem tutaj na ten mój ten, to mają moderatorzy moi i jeszcze jeden człowiek. Tak się zabezpieczyłem. Ale co, to jest jeden screen? Tak, tylko jeden. A te screeny, gdzie pisałeś ze Sławkiem, to już nie ma ich? Nie, są, rozmowę mam całą, ale to nie jest twój problem. Dlaczego? No dawaj tą rozmowę. Ale słuchaj. Ja no dajesz tą rozmowę, czy nie? Ja ci powiem tak, Piotrek, ja na siłę to nikogo nie chcę przekonywać. Ja wrzuciłem screena od sprawdzonego kontaktu, czyli Sławka, bo przedtem go sprawdziłem. No tak, bo masz z nim kontakt. Zadając mu tak, bo sam do mnie napisał po tym nocnym streamie i ja sprawdziłem, czy to jest rzeczywiście on, bo mam bardzo dużo... No dobra, dobra on. I między innymi w tej całej rozmowie wyłowiłem ten, o który mi chodziło. Wyłowiłeś tylko ten jeden. Dawaj to wszystkie te screeny, o czym gadałeś. Ale co cię to obchodzi? Jak co mnie to obchodzi? Wyłowiłeś tylko jednego screena? Tak, bo to dotyczy ciebie. Nie, bo to dotyczy mnie. A co tam jest, że mnie dotyczy? A co cię to obchodzi? To jest nasza rozmowa. Kurwa, synu. No. Nie udało ci się, znowu ci się nie udało. No nie udało mi się, bo myślałem, że to Kaśka, a on powiedział, że to nie Kaśka, więc wow. Przepraszam Kaśkę serdecznie za to, że... Ona ma w pizdzie twoje przeprosiny, wiesz? Nie wiem, ale ja się czuję zobowiązany przeprosić, a ty sobie już ze Sławkiem uzgadniaj, czy to jest... A nie. To ty rozmawiasz od jakiegoś czasu z nim i powiedziałeś, że masz screeny, więc wszystkie masz kurwa wrzucić. Mądralo. Screen, który mam, mają moi moderatorzy, w razie czego, żeby nie zginął. Ale jak on może zginąć? Mówiłeś, że masz screeny. Nie wiem, wiesz, różne rzeczy tutaj się dzieją na internecie, na moim kanale różni ludzie moderują. Pierdoliłeś się! Chciałeś kurwa wydymać Freda, a Fred ciebie wydymał. Wpierdoliłeś się znowu. Ja nikogo nie mam zamiaru przekonywać do tego. Ja rzuciłem to, co rzuciłem i stwierdziłem, że ten kontakt jest weryfikowany, bo zadałem mu... No dobrze, no to ja chcę, żebyś ty i ja razem z tym kontaktem porozmawiali, dobra? Ale ja nie mam na to ochoty. Ja tylko a dlaczego nie masz ochoty? No bo nie mam ochoty, bo ja tylko wrzuciłem to, co wrzuciłem, a sprawę sobie wyjaśniaj. No dobra, a teraz tak, a on ci pozwolił wrzucić tego screena z tej waszej rozmowy? Nie pozwolił. To dlaczego tylko ten jeden screen, a reszty nie? No tylko ten jeden dotyczy siebie. Ha, kurwa, wiesz co, zagrywać to możesz, ja wiem dobrze, że jesteś kurwa łachudrą i chciałeś kurwa mnie wrobić, i tobie się kurwa nie udało. I teraz się głupio tłumaczysz. Może by to się nigdy nie ukazało, gdyby nie twoja pyskówka dzisiaj i kolejne ubliżania mi. Ale dlaczego? Ja chcę, żebyś wszystkie... Dlatego, że nie życzę sobie, żebyś mi ubliżał, rozumiesz? Ja chcę, żebyś wszystkie screeny wrzucił, które rozmawiałeś ze Sławkiem, wtedy i wtedy. Ty to sobie możesz chcieć, lepiej ty wrzuć swoje screeny, które tam opublikujesz. A co, a tamte screeny nie pasują? Nie, tamte nie dotyczą ciebie. Ha, kurwa, widzisz, sam się wpierdoliłeś i teraz idiotę zjesz. Ja chcę się spotkać z tobą
i zadzwonić do Sławka. Nawet z tobą się nie chcę spotykać, bo jesteś kłamca i oszust. Nie, spotkamy się jako kłamca i oszust, a ty jako uczciwy człowiek. Ja nie wiem, ja tylko powiedziałem, bo ja to miałem od 3-4 dni i widzę, że siedzisz cicho, elegancko, wszystko. Aha, od 3-4 dni miałeś. Miałem ci to wysłać na SMS-a, ale mówię, nie będę wysyłał, bo zaraz się wkurwisz. Ale nie, ja się nie wkurwiam. Tak dalej. Ja proszę, ja tylko proszę, jeżeli wrzuciłeś jednego, proszę, jeżeli wrzuciłeś jednego, masz rzucić wszystkie. A co ty mi tutaj będziesz rozkazywał, co ja mam robić? Ale ja proszę, mówiłem proszę, nie rozkazywałem. Ale nie, to no, słuchaj Piotrek, to nie dotyczy ciebie, bo... A kogo? Dotyczy... A kogo dotyczy? A co cię to obchodzi? Jak? To znaczy 3 dni temu już rozmawiałeś ze Sławkiem. A czy ja wnikam w to, jak te swoje rozmowy? Ale 3 dni temu czy wcześniej? Nie wiem, to było, bo pamiętam po nocnym streamie, godzina 2:30. Aha. Mogę ci wrzucić tylko początek rozmowy, jak się Sławek do mnie odezwał. Ja zapytałem, kim jest, bo go nie znam. I wtedy on mi powiedział, co ci mogę wrzucić. No. Ej Boże, Paweł, wiesz co, Sławek się odezwał, bo go nie znam. Kurwa. Sławek się odezwał po tym, jak Łukasz mnie tam zjebał. To kiedy to było? No, kiedy to było? Jakieś 3 dni temu, ja nie wiem, nie ustalam. A nie wcześniej? Zaraz zobaczę. Ale nie wcześniej? A ja nie wiem, no przecież ja się o godziny nie będę. Ale pytanie, tydzień temu? Ale jak, 2-3 dni temu, no. Nie, a tydzień temu nie rozmawiałeś? Z kim? No, ze Sławkiem. Nie. Nie? No nie. A potem się wyprzesz tak jak u Xela się wyprzesz? Ale człowieku, ja dużo ryzykuję, bo ja... Ja chcę porozmawiać ze Sławkiem i chcę dowiedzieć się, od kiedy z nim rozmawiam. No daj mi coś powiedzieć, nie zakrzykuj. No dobra. Ja dużo ryzykuję, dlatego że sam wiesz, jaka jest sytuacja. Ale mnie to gówno obchodzi. Ale poczekaj. Sławek odezwał się sam. Pierwszy się odezwał. Więc poczułem taką okazję, mówię, wykorzystam tę okazję. Zaczęliśmy tam, ale poczekaj, no ale możesz mnie posłuchać. Nie, no dobra, wymieniać różnymi rzeczami i ja poczułem okazję, mówię, zapytam go bezpośrednio. No tak. Czy ona współpracuje ze Sławkiem, czy współpracowała. I ja pisał to, co napisał jeszcze pod spodem, bo ja to popuszczę inaczej, bo to ja nie umiałem tego rzucić. I napisał, że w ogóle z nią kontaktu nie miał. I to mi Posłuchaj mnie tu. No. Ty, bo żebym ja ci kurwa czegoś nie udowodnił i znowu będzie tak jak u Xela, że dałeś znać Olgierdanowi 2 dni wcześniej, a potem idiotę się zrobiłeś i powiedziałeś, że kurwa, no pomyliłem się. Chcesz się tym... Piotrek, ja opublikuję datę i godzinę tego, bo... Ale mnie nie interesuje data i godzina już teraz. No jak to? Ja tylko chcę porozmawiać ze Sławkiem i chcę się dowiedzieć... No to masz do niego numer, przecież cię kontaktował, kazał ci się pogodzić z bratem. No tak, ale ty, zaraz, to z tobą się skontaktował. Jak to być? Nie się skontaktował z tobą. Nie, to z tobą się skontaktował. Piotrek, i myślisz, że ja bym był takim durniem i wrzucał takie rzeczy? No bo jesteś takim głupkiem, jesteś tak głupkiem, samo, takim głupkiem, prowincjonalnym tak głupkiem jesteś. Chciałeś kurwa, to posłuchaj. Jesteście grupą oszustów, mitomanów, jeszcze gorszych. W swoim bagienku się tam zezwlecie już niedługo. Chciałeś naprowadzić tok dyskusji na mój temat. Nie udało ci się, bo tam nie jest napisane w tym screenie, że Piotrek się ze mną kurwa kontaktuje i współpracuje. Tylko jest napisane, że chciał nas pogodzić i Kaśka do niego nie dzwoniła. I teraz jesteś kurwa... Napisane, kontaktowałem się z wieloma ludźmi, a Piotrkowi pisałem, że chce nas pogodzić. No, tam no dobra, się... dobra, Piotrek, dobra, to pamiętaj o tym tak. Wszystkie screeny masz opublikować. Ale Piotrek, to... Ale opublikowałeś ten bez pozwolenia, bo mówiłeś, że Sławek ci nie pozwolił. Piotrek, ale to nie dotyczą ciebie te screeny. Słuchaj. Ale chwilę, mówiłeś, że Sławek ci nie pozwolił, a ty opublikowałeś, to więc opublikuj resztę.
Ja postanowiłem was wszystkich wyjaśnić, bo wy tak tacy jesteście wyjaśniacze, wyjaśnić i to jest dopiero początek tego wyjaśniania. Teraz kolejny był Dyskin, który do mnie pisał takie pierdoły i też tego nie opublikowałem, dopóki Dyskin nie zaczął mi ubliżać. I sobie tam możesz zobaczyć, jak Dyskin na twój temat mówił, że łżesz i tak dalej. No ale dobra, róbcie sobie swoje, ja robię swoje. Dobra, schodzimy z tematu jak zawsze, ej. W rozmowie z Olgierdanem tak samo schodziłeś z tematu, teraz ze mną tak samo. Pytanie, umawiamy się na telefon do Sławka, czy się nie umawiamy? Dzisiaj, słuchaj, żaden telefon, zadzwoń sobie i sobie z nim uzgadniaj. No to do widzenia, koniec mitomaństwa. Dziękuję i chuj.